Cześć kochani, dziś środa ze stepowaniem. Jak już wiecie, to ostatnia środa naszego cyklu. Chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za całą Waszą uwagę, za wszystkie Wasze komentarze, za całą aktywność i za wsparcie i reakcje na wszystkie śmieszne elementy, które wstawiałem w międzyczasie. Mam nadzieję, że tak jak ja jesteście oczarowani historią stepowania, nie tylko tą historią, która zaczęła się w Stanach, ale też i naszą ojczystą sceną stepowania. Dzisiejszy odcinek będzie podsumowaniem tej całej naszej podróży. Przypomnimy sobie nazwiska wspaniałych postaci i jeszcze raz będziemy mogli podziwiać ich wyczyny. Zacznijmy od przypomnienia sobie postaci tworzących nasz styl tańca. I tak, idąc chronologicznie, William Henry Lane, czyli Master Juba. On pierwszy połączył style, tworząc podwaliny pod stepowanie, jakie znamy teraz. Bilbo Jangles Robinson. Postać niezwykle ważna nie tylko dla historii stepowania, ale i całych Stanów Zjednoczonych. Jego urodziny 25 maja są Światowym Dniem Stepowania. Nicholas Brothers, duet, którego możliwości do tej pory stanowią wyzwanie dla wszystkich tancerzy stepujących. Fred Astaire, wspaniały artysta, dzięki któremu wiele osób na całym świecie zaraziło się pasją do naszego wspaniałego tańca. Sammy Davis Jr., multitalent, którego niesamowita pasja, humor i naprawdę niesamowite zdolności zachwycały wszystkich. Gregory Hines, który przywrócił stepowaniu blask i popularność, łącząc taniec ze współczesną muzyką. I tu przenosimy się na polską ziemię. Dzięki zachowanym filmom, które możecie zobaczyć w całości na YouTubie i to Wam polecam zrobić, możemy zobaczyć stepowanie w wykonaniu na przykład Miry Zimińskiej i Adolfa Dymszy. Parę słów, potem siup, zaręczyny, no i siup. Wspaniałej Heleny Grosówny. W naszym podsumowaniu nie może oczywiście zabraknąć Lody Halamy. Wspaniałego tancerza Zbigniewa Rakowieckiego.
na samym końcu tego podsumowania Eugeniusz Bodo. Już taki jestem, zimny drań, i dobrze mi jestem, bez powstań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze uśmiech na twarzy, oglądając te wspaniałe archiwalne nagrania. I to niestety koniec dzisiejszego odcinka i niestety, ale też całej serii. Dawajcie znać w komentarzach, czyja historia zachwyciła was najbardziej. Czy znacie może inne stepujące gwiazdy? A może znacie innych stepujących rodaków, o których nie zrobiłem materiału? Jeśli tak, piszcie w komentarzach. Czekam na nie bardzo, a tymczasem ściskam was mocno, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia!